właściwości lecznicze, zdrowotne cebuli. Wiemy, że cebula jest zdrowa, wiemy, że ten pozytywny wpływ cebuli na nasze ciało jest dosyć duży, ale niewiele z nas, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ten wpływ jest tak duży. Pierwszą taką właściwością cebuli jest to, że cebula działa, ma działanie rozrzedzające na naszą krew i zapobiega dzięki temu powstawaniu zakrzepów. Duża ilość potasu znajdującego się w cebuli zmniejsza też ciśnienie krwi. Po prostu osoby, które mają nadciśnienie, kiedy ten potas jest w większej ilości, może to ciśnienie w ich przypadku spadać, a cebula ma tego potasu dosyć dużo. Kolejną taką właściwością cebuli jest to, że jeśli ugryzie nas komar, pszczoła, osa, wtedy to miejsce możemy okładać właśnie plasterkiem z cebuli. Ten sok z cebuli działa tam bardzo dobrze. W takim zastosowaniu i nie tylko w takim wychodzi kolejna właściwość cebuli, czyli działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne i odkażające. Po prostu ta cebula dzięki tym właściwościom w znacznym stopniu poprawia właśnie to gojenie się, to zagrożenie, jakim jest właśnie ugryzienie przez owady. Duża ilość witaminy C i innych składników poprawia odporność i wspomaga nasz organizm w czasie zmagania się z przeziębieniem czy też z grypą. Ta cebula ma też działanie zwiększające tą odporność przed wystąpieniem choroby, a gdy już jesteśmy chorzy, cebula pomaga w szybszy, łatwiejszy sposób poradzić sobie z takimi zagrożeniami. Musimy też wiedzieć, że cebula to też duże wsparcie dla naszego układu pokarmowego. Ale uwaga, gdy mamy poważne problemy z układem pokarmowym, wątrobą, nerkami, to wtedy ta cebula może zaszkodzić. Ale jeśli nie mamy tych problemów, to cebula świetnie wpływa na nasz układ pokarmowy. Działa on skuteczniej, lepiej trawi, skuteczniej rozkłada te wszystkie substancje znajdujące się w naszym układzie pokarmowym. Jeśli chodzi o te przeciwwskazania przy stosowaniu cebuli, o tym też będzie materiał na tym kanale. Jeśli nie chcesz przegapić, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek. Zawarta w cebuli glukokinina, ma działanie przeciwcukrzycowe. A gdy ktoś już choruje na cukrzycę, cebula jest świetnym pomysłem na uzupełnienie naszej diety i na takie działanie wspomagające przy takiej chorobie. Obniża poziom cukru we krwi. Tu również działa kwercetyna. To też takie lekkie działanie obniżające tego poziomu cukru we krwi. To, co już wspomniałem, to działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne i odkażające świetnie też odnajduje się przy leczeniu ran, oparzeń, problemów skórnych, przy wspomaganiu powstawaniu rozstępów oraz blizn. Oczywiście w przypadku ran otwartych, innych tego typu rzeczach, pamiętajmy zachować szczególną uwagę, żeby sobie nie zaszkodzić. Cebula ma też działanie obniżające poziom złego cholesterolu. Dzięki stosowaniu cebuli to nie tylko rozrzedzenie krwi, ale też walka ze złym cholesterolem. Cebula oczywiście to działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, odkażające. Dlatego cebula i nie tylko dlatego często jest nazywana naturalnym antybiotykiem. Podobnie jak czosnek, cebula ma szereg takich właściwości, które działają niejako jako taki naturalnie występujący antybiotyk, które po prostu wspomagają to nasze ciało w radzeniu sobie z jakimiś problemami zdrowotnymi, chorobowymi. Dlatego cebula to nie tylko świetny smak, świetny dodatek w naszej kuchni, coś, co warto stosować w wielu potrawach. Jeśli nie lubisz cebuli, to w łatwy sposób można niejako powiedzieć zabić ten jej zapach i smak, ale raczej, ja lubię cebulę, no to jestem złym przykładem, ale cebula jest bardzo smaczna i jak widać te właściwości lecznicze, właściwości prozdrowotne, świetnie wpływające na nasz organizm, na nasz stan zdrowia są naprawdę duże. I to stosowanie cebuli, która dostarcza naszemu organizmowi dużo takich rzeczy, to nie tylko smak, ale coś, co świetnie wpływa na nasze ciało. Więc stosujmy cebulę, nie bójmy się cebuli.
jest to jedna z tych rzeczy, może nie tak popularnych, jak pochodzące z drugiego końca świata warzywa, nasiona, przyprawy, które są bardzo słynne, a cebula pochodzi z naszego podwórka, można powiedzieć, ale w niczym ona im nie ustępuje, a nawet można powiedzieć, że jest lepsza od nich. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj. Jeśli się spodobało, daj łapkę w górę. Jeśli nie, to oczywiście łapkę w dół. Każda Twoja aktywność jest dla mnie ważna, dla tego kanału. Chcesz, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, spójrz na inne materiały, zobacz inne kanały, moje portale społecznościowe. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.